Ostatniej doby odnotowano ponad 40 tysięcy przypadków. To o ponad 4200 zakażeń więcej niż dzień wcześniej i o 142% więcej niż przed tygodniem. Procentowo to jest 30,5% wszystkich zakażeń, czyli tu widzimy bardzo szybko, jak Omikron wypiera ten poprzedni wariant. Wypiera z godziny na godzinę. Dane, które przedstawia wiceminister, są z wczoraj z godziny 18. 6 godzin wcześniej szef resortu zdrowia mówił o 25% udziale Omikronu. Zachęcam Państwa, abyście zostawili maseczki chirurgiczne i zaczęli stosować maseczki przynajmniej FFP2. Wszędzie tam, gdzie udajemy się w miejsca publiczne. Specjaliści obawiają się, że za kilka dni liczba zakażeń przełoży się na katastrofę w szpitalach. Prawdziwy problem to jest ilość osób, która zachoruje ciężko, która trafi do szpitali. Nieuniknione będzie to, iż cały szpital znów będzie przekształcony na łóżka covidowe. W pierwszym etapie liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 ma być zwiększona z 30 do 40 tysięcy. Już teraz przy niespełna połowie zajętych miejsc jest ciężko. Pracuje nas dosłownie 5 osób, które posiadają pełny etat i wykształcenie, specjalizację w zakresie chorób zakaźnych. Miejsc w szpitalu u nas już jest mało wolnych. Mariusz Struk, pielęgniarz, jest w trakcie 12-godzinnego dyżuru na oddziale covidowym. Te noce zawsze są dramatyczne. Można to porównać do takiego poligonu czy tam stanu wojny, gdzie musimy radzić sobie w ekstremalnie trudnych warunkach. W szpitalach są pacjenci, których trzeba przekonywać do leczenia. Na próbę wdrożenia jakiegoś nowego leczenia on się nie zgadza, bo on nie wierzy w to. Sam jest w tym momencie wentylowany już ze wspomaganiem i dalej uważa, że to my go oszukujemy. Testy też wielu wykonuje na własną rękę. Ta szara strefa osób, które nie zostały zdiagnozowane, nie zostały przetestowane, jest przynajmniej 4-5-krotnie większa. Dostęp do testowania ma być jeszcze łatwiejszy. Darmowe testy antygenowe w każdej aptece. Jak się okazuje, nie w każdej. Te apteki, które będą wyrażały oczywiście zgodę, ta lista na pewno będzie na naszej stronie ministerialnej, będzie do pobrania. Od najbliższego poniedziałku zmiany czekają tych, którzy będą kierowani na kwarantannę. Obecnie jest nią objęty tych ponad 800 tysięcy osób. Tydzień temu było ponad 261 tysięcy. Kwarantanna wchodzi, ten nowy okres 7-dniowy wchodzi od poniedziałku. No te osoby, które są w tej chwili już w kwarantannie, muszą dotrwać do tych 10 dni. Jak dowiedziała się Interia, premier ma zaprosić opozycję na spotkanie w sprawie sytuacji pandemicznej i rozwiązań prawnych. Spotkanie miałoby się odbyć we wtorek. Monika Zalewska, Wydarzenia.